Cześć, dzień dobry, z tej strony Marek Kicha, to jest podcast Sztuka e-commerce, w którym odkrywam sekrety skutecznej sprzedaży elektronicznej. Kłaniam się nisko i dziękuję, że jesteś ze mną w 87. odcinku, w którym zajrzymy za kulisy prowadzenia sklepu internetowego jednego z czołowych graczy w branży sportowej. Jak jednocześnie być multibrandem sportowym i oferować marki własne, a na dodatek równolegle rozwijać sieć dystrybucji? Cóż, na pewno nie jest to łatwe i jest to ciągła gra kompromisów, ale przykład firmy Martes Sport pokazuje, że jak najbardziej jest to gra, w której można wygrać bardzo dużo. W tym odcinku moim gościem jest Piotr Szałaśny, który brał udział w rozwoju firmy przez 6 ostatnich lat, a obecnie pełni rolę kierownika e-commerce z całkiem sporym zespołem pod sobą. To będzie rozmowa w dwóch aktach. Pierwszy o tym, jak połączyć pasję z realizacją wyzwań zawodowych, a drugi, jak skutecznie rozwijać biznes na dość zatłoczonym rynku. Obydwa równie ciekawe i inspirujące. Zapraszam do przesłuchania naszej rozmowy. Cześć Piotrek. Cześć Marek. Czy w kilku zdaniach dla słuchaczy, którzy jeszcze nie mieli okazji Cię poznać, mógłbyś opowiedzieć o sobie i o tym, czym zajmujesz się na co dzień? Nazywam się Piotrek, jak już zostało powiedziane, i od ponad 6 lat pracuję w Martes Sport. Aktualnie na stanowisku kierownika e-commerce, ale zasadniczo z handlem internetowym jestem związany, no już będzie ponad 13 lat. Co ciekawe, od samego początku jest to głównie branża szeroko pojęta sportowo-turystyczna. Prywatnie, podobnie jak ty zresztą, Marku, jestem ultramaratończykiem, starym punkowcem, jestem również wegetarianinem, tatą dwójki niesamowitych dzieci, mężem, panciem niesfornej suki, miłośnikiem podróży małych i dużych. Ale tak naprawdę najbardziej to lubię siebie określać po prostu jako takiego szczęśliwego i pozytywnie nastawionego do świata człowieka. Szczęśliwy i pozytywnie nastawiony do świata człowiek. No to powiem ci, że jest jeden z takich opisów, który aż sobie zanotuję, bo to chyba jedno z lepszych podsumowań, jakie usłyszałem. Piotrek, gdybyś mógł tak, myślę, że Martes Sporta większość ze słuchaczy będzie znało, no bo jesteście też dostępni offline, poza sklepami internetowymi. Natomiast gdybyśmy mogli sobie przybliżyć, jak duży to jest w ogóle biznes, to czy mógłbyś podać kilka liczb albo takich obrazków, które słuchaczom przybliżyłyby, o jak dużym biznesie rozmawiamy? No pewnie. Nie wiem, czy wszyscy słuchacze wiedzą, ale Martes Sport jest firmą polską, co zdecydowanie warto podkreślić. No i zasadniczo zajmujemy się handlem i produkcją odzieży i sprzętu sportowego. A centralę mamy u podnóża Beskidów w Bielsku-Białej. Choć szczerze mówiąc, to ja codziennie dojeżdżam ze Śląska. Wiecie, Bielsko-Biała pod Beskidzie, troszkę wyżej Górny Śląsk. Aktualnie Martes Sport to ponad 370 sklepów stacjonarnych w Polsce, w Czechach oraz w Rumunii. Rozwinięta sprzedaż B2B, również na większość rynków europejskich. I no, jesteśmy dość dużą firmą, bo zatrudniamy ponad 3,5 tysiąca pracowników. Jesteśmy właścicielem kilkunastu znanych i cenionych marek. Można wymienić, wiem, chociażby Hightech, Elbrusa, Coolslide'a, Bejo, Iguany, Aquawave'a, IQ. I tutaj się jeszcze mogę z takich ciekawostek na moment zatrzymać, bo chciałem przytoczyć taki ciekawy przykład, gdy koncepcja sklepu internetowego wychodzi powoli poza sferę online'ową. Myślę, że może was to zainteresować, bo mam taki bardzo świeży i fajny przykład. My kilka lat temu otworzyliśmy nasz sklep, który miał oferować klientom najlepsze światowe brandy, fitanu.com. I w portfolio mam takie marki jak Guess, Columbia, Helly Hansen, na papier, Adidas, etc. Potem z tego konceptu stricte online'owego rozszerzyliśmy się i posiadamy 4 showroomy w największych miastach w kraju, w Polsce. A teraz przyszedł czas na wyjście na rynek marki o nazwie Fitanu, której geneza jest ściśle właśnie związana z tym rozwojem i sprzedażą fitanu.com, bo to jest taka korelacja 1:1 w zasadzie. I ta marka, tak jakby w segmentacji naszych marek własnych, można powiedzieć, to jest taki absolutny, absolutny top. Jak jesteś zainteresowany, to część kolekcji jest już dostępna i online, i w sklepach naszych stacjonarnych. Także na pewno jest taki dość ciekawy przykład, jak wychodzimy szeroko jako brand.
My jako e-commerce aktualnie zarządzamy trzema konceptami sklepów. Oprócz tego konceptu fitan.com, naszym głównym konceptem jest Martesport, który jest wirtualną odnogą naszych sklepów stacjonarnych, a także sklep iguana.pl, który w dużej mierze skupia się na sprzedaży i promocji marek własnych i jest też tak gdzieś mocniej związany z tą branżą typowo turystyczną. Dwa główne koncepty, mówię tutaj o Martesie i o Fitanu, są również obecne na rynkach zagranicznych. Aktualnie są to Czechy, Rumunia, Słowacja i Węgry, ale myślę, że mogę tu już zdradzić, że na przełomie marca i kwietnia będziemy po raz kolejny się rozszerzać i tym razem uruchamiać dwa kolejne nowe rynki europejskie. My jako e-commerce jesteśmy aktualnie obsługiwani przez dwa magazyny centralne. Jeden, ten większy, ma 8000 m2. On obsługuje Martesa i Iguanę, a mniejszy 5000 m2 jest dedykowany Fitanu. To nam pozwala wysyłać towary 24 godziny, nawet w tych pikach sprzedażowych, a wysyłamy tysiące zamówień dziennie. No i w dalszym ciągu się rozwijamy. Nasze wzrosty rok do roku nie spadają poniżej takich wartości trzycyfrowych, co bardzo nas cieszy, ale też trzeba powiedzieć, że startowaliśmy powiedzmy z nie najwyższego pułapu. No i nasz udział względem sieci też z miesiąca na miesiąc i z roku na rok rośnie. Myślę, że jeszcze nie powiedzieliśmy ostatniego słowa. Także tak wyglądamy Martesport i tak wyglądamy my, czyli e-commerce w strukturze całej grupy kapitałowej. Słuchaj, ile ty masz kilometrów do pracy? Wiesz co, ja codziennie mam ponad 70, jakby w jedną i w drugą stronę, ale tak jakby nie kilometraż jest tutaj najgorszy, tylko to, że muszę się mierzyć z DK1. Osoby z południa pewnie znają, to jest taka droga, gdzie są wieczne i niekończące się korki. Okej, rozumiem, dojeżdżasz, nie dobiegasz mimo zamiłowań sportowych, ale wiesz co, zastanawiam mnie, bo za chwilę przejdziemy do ciebie i twojej roli w sklepie i w spółce i do twojej codzienności. Natomiast zastanawia mnie, co powoduje, że robisz te 70 km dziennie, biorąc pod uwagę w jedną i w drugą stronę, biorąc pod uwagę, że e-commerce jest dość mocno rozwinięty i podejrzewam, że gdybyś chciał, to pewnie dałoby się ten dystans skrócić do kilku kilometrów, gdzieś bardziej lokalnie, i zastanawia mnie, co jest taką motywacją, żeby codziennie wsiadać i robić te 70 km. Wiesz co, ja czuję się mocno związany z Martesportem przez te 6 lat. To jest raz, dwa, tak wspominałem na samym początku, ta branża sportowo-turystyczna jest mi bardzo bliska, też ze względu na moje prywatne zainteresowania i całą znajomość sezonu i korelacji z potrzebami klientów, i w zasadzie jestem szczęśliwy z tego, co robię, dlatego nie przeszkadzają mi blokery, które gdzieś tam się pojawiają, i te 70 km nie jest dla mnie przeszkodą, jeśli chcę robić coś, co sprawia mi satysfakcję. A jak wygląda taki twój standardowy dzień pracy? Za co odpowiadasz? Co komu raportujesz? Jak wygląda twój zespół? Wiesz, Marku, to jest bardzo skomplikowane pytanie, dlatego że Martesport pod takim kątem standaryzacji dnia pracy jest dość nietypową organizacją. To głównie dlatego, że my nie działamy jak korporacja i u nas bardzo szybko potrafi się coś zmienić. Wiesz, wystarczy jeden e-mail i tak by plany zmieniają się o 180 stopni. I w tego typu organizacji trzeba nauczyć się pracować. Części osób taki styl pracy nie odpowiada i takie osoby zbyt długo w naszej centrali nie zostają, ale jeśli jest się otwartym na zmianę, a wiesz, zmiany są potrzebne, by iść do przodu szybciej niż inni, to potrafi widzieć w tym wartość i zostać z nami na dłużej. Ja pracuję zazwyczaj w biurze od 7 do 15, z wyjątkiem piątków, bo w piątki nasza centrala pracuje o 2 godziny krócej. Otrzymaliśmy taki przywilej dłuższego weekendu od zarządu, z czego się zresztą bardzo cieszę, bo każda godzina na spędzanie czasu z rodziną i ewentualnie inne aktywności jest na wagę złota. I tak starając się ustandaryzować to, co się dzieje w trakcie dnia, to zwykle zaczynam dzień od śniadania, którym jest zwykle nocna owsianka z lodówki, kawy i raportów dziennych, które przeglądam za dzień ubiegły. Praktycznie każdego dnia mam zaplanowane kilka spotkań, muszę rozdzielić dodatkowe zadania, skorygować, zależnie od wyniku, przypilnować tematów, przemyśleć strategię, dograć kolejne i
dużą rolę też pełni komunikacja z innymi działami firmy, no bo my działamy jako taki system naczyń połączonych, jesteśmy ze sobą mocno związani i wszystkie działy dokładają te swoje cegiełki do ostatecznego celu biznesowego, jaki osiągamy. Jeśli chodzi o raportowanie, to tematy związane z bieżącą sprzedażą są cyklicznie raportowane do działu koordynacji, to jest taki odpowiednik działu handlowego w innych firmach. Z kolei jeśli chodzi o pełne raporty działania e-commerce'u, kosztów, rentowności, etc., to odpowiadamy bezpośrednio przed panem prezesem. I mój dział aktualnie to 24 osoby i jesteśmy podzieleni na zespoły mające pod opieką odpowiednie koncepty sklepowe, czyli osobny tam dział Maltes, osobny Fitan, osobny Iguana. I to są osoby, które zajmują się głównie obsługą klienta, problematycznymi zwrotami, reklamacjami, zaginionymi paczkami, ogólnie rzecz ujmując taką działalnością operacyjną. I drugą odnogą tego działu e-commerce jest zespół, troszkę mniejszy, związany z rozwojem serwisów oraz sprzedażą na marketplace'ach. My mamy dość płaską strukturę wewnątrz działu, tam gdzie to jest możliwe staramy się też uczyć od siebie, wymieniać obowiązkami i zasadniczo współpracować i ja się bardzo cieszę, że udało mi się w jednym miejscu zebrać takich entuzjastycznie nastawionych, wiesz, ludzi do świata i widać, że ludzie pracując u nas mają z tego satysfakcję i to, co robią, sprawia im przyjemność po prostu. Wiesz, w ogóle myślę, że twoja kariera 6-letnia to też jest w jakimś stopniu potwierdzenie tego, jakie warunki u was panują, bo jak się tak spojrzy na świat cyfrowy i spojrzy się na to, jak wyglądają kariery ludzi na LinkedInie, to 6 lat to jest całkiem sporo, szczególnie biorąc pod uwagę to, co sam powiedziałeś, że ten świat cyfrowy zmienia się dość szybko i na te zmiany trzeba być gotowym, więc wydaje mi się, że warto by było poruszyć dzisiaj i skorzystać z tego, że tak długo byłeś w jednej firmie i trochę bym cię podpytał o to, jak wyglądał ten twój rozwój w organizacji dla takich osób, które stawiają pierwsze kroki, dzisiaj zaczynają odpowiadać za e-commerce, wykonywać swoje pierwsze zadania, to jak takie 6 lat może wyglądać? Od czego zaczynałeś? Może jakieś trudne, dobre momenty, które przeżywałeś przez ten czas? Na pewno przez ten czas trochę posiwiałem, dlatego muszę ścinać boki. Szczególnie czasy covidowe, gdy byliśmy główną gałęzią handlową, sprawił, że było mega, mega, mega intensywnie. Tak wracając do twojego pytania, jak wyglądał mój rozwój w organizacji, to można w zasadzie powiedzieć, że ja przeszedłem przez wszystkie szczeble kariery w Maltes Sporcie. Jak te ponad 6 lat temu byłem zatrudniany przez mojego poprzednika, to moim głównym zadaniem miało być uruchomienie, otwarcie czeskiej wersji sklepu internetowego Maltes Sport. Wtedy e-commerce w Maltesie był troszkę mniejszy, mieliśmy sklep maltes.pl oraz sklep Iguana i na tym koniec. Rozpoczynaliśmy ekspansję zagraniczną sklepów stacjonarnych i powstawały pierwsze sklepy czeskie. No i pojawiła się potrzeba, żeby zrobić też czeski e-commerce. No było to dość ambitne zadanie. Dość szybko się też okazało, że ja całkiem nieźle czuję się w digital marketingu i w zarządzaniu. Zresztą równolegle do pracy na etacie prowadziłem i mam cały czas taką malutką, jednoosobową działalność gospodarczą, która zajmuje się takim szeroko pojętym marketingiem. I po jakimś czasie zostałem koordynatorem do spraw marketingu internetowego w Maltes Sport, w związku z tym wszystkie akcje marketingowe, współpraca z markami zewnętrznymi, z innymi podmiotami, które miały związek z e-commerce'em, przechodziły gdzieś przez moje ręce. A następnie zostałem zastępcą kierownika, którym był Przemek. A Przemka przy okazji mogę tutaj serdecznie pozdrowić, bo to jest świetny ekspert, a prywatnie również świetna osoba i Marek również ultramaratończyk. Boże, jak nas jest dużo, słuchaj. Wydaje się, że nikt nie robi ultramaratonów, a jak się tak zaczyna rozglądać człowiek, to wszędzie przynajmniej jest jeden. Prawda? I co się działo dalej? Przemek pojechał na podróż poślubną i taką dłuższą, powiedzmy sobie. I wtedy ja pełniłem jego obowiązki. Wrócił i po jakimś czasie uznał, że konieczna jest zmiana. Musiał i tak naturalnie ja zostałem dedykowany do tego, żeby go zastąpić i tak już od ponad roku pełnię tą funkcję kierowniczą
jeśli chodzi o e-commerce grupy kapitałowej Maltese Sport. A teraz przyznam się tobie i słuchaczom, że ten pierwszy sklep, o którym tak mówiłem, który otworzyliśmy, okazał się w ogóle niezłym niewypałem i generował więcej problemów niż miał atutów. Wtedy to wiesz, był sklep postawiony jeszcze na platformie PrestaShop, a realizacja odbywała się ze sklepów stacjonarnych do klienta docelowego w Czechach. I dopiero teraz ta nowa wersja sklepu oparta o magazyn centralny i Magento 2 zdaje egzamin, ale to chyba tylko wszystko potwierdza, że człowiek najwięcej uczy się na błędach, no nie? No jasne, że tak. Słuchaj, najważniejsze, ja przynajmniej zawsze mówię, żeby to były cudze błędy, a nie własne, ale własne chyba dają trochę więcej wniosków i trochę bardziej się człowiek pilnuje na przyszłość. Nie żebym cię łapał za słowa, ale powiedziałeś taką fajną rzecz, że okazało się, że dobrze odnajdujesz się w marketingu i no, ja pozwoliłem sobie trochę zrobić takiego badania detektywistycznego, można powiedzieć. No i wychodzi mi z twojego LinkedIna, zresztą to chyba też nie jest jakaś tajemnica, że ty masz wykształcenie humanistyczne. Tam pojawia się literatura, język czeski, no masz PhD też przed imieniem i nazwiskiem. I trafiłeś do tego świata digitalowego, do e-commerce'u. Dzisiaj jesteś kierownikiem no, całkiem sporego biznesu internetowego. I zastanawia mnie, gdzie jest ta korelacja, czy ona w ogóle jest i występuje pomiędzy tym, jakie doświadczenie nabywałeś akademicko i czego się uczyłeś, a tym, czym zajmujesz się dzisiaj. To znaczy, co spowodowało, że no, skręciłeś w tej swojej ścieżce kariery i czy to wykształcenie, które nabyłeś, ci w jakiś sposób pomaga? No jeżeli ci nie pomaga, no to właściwie skąd ten taki piwocik życiowy. Wiesz co, Marku, to jest tak, jak przed chwilą opowiadałem, że gdyby nie moja znajomość tego języka czeskiego, a to jest następstwo moich studiów, to pewnie nigdy nie byłoby dla mnie w ogóle miejsca w Maltese Sporcie i to moje życie potoczyłoby się całkiem inaczej. Bo to było tak, że w firmie pojawiła się ta potrzeba osoby ze znajomością języka. Ja go znałem, dodatkowo pracowałem już wtedy w innym e-commerce, w podobnej branży. Mieszkałem w Bielsku-Białej. Zasadniczo mogłem uchodzić za takiego idealnego kandydata, żeby coś takiego zrealizować, no nie? Tak naprawdę ten mój doktorat, który broniłem w Ostrawie, był z zakresu języka nowych mediów, więc on był niejako powiązany też z takim szeroko pojętym digitalem i tym, czym się zajmowałem i zajmuję do dzisiaj. Ja w trakcie studiów miałem przyjemność mieszkać ponad rok w Ostrawie. W tym czasie, przy to, że studiowałem, pracowałem też jako pracownik naukowy na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Ostrawskiego, ale także pracowałem w dziale marketingu Ostrawskiego Ogrodu Zoologicznego. Aha. Serio. Jeśli kiedyś odwiedzisz, to tam duża część tych polskich tłumaczeń, które gdzieś są na tabliczkach i tak dalej, to są mojego autorstwa. Także z tym marketingiem faktycznie od czasów studenckich było mi gdzieś tam mocno po drodze. No i tak podsumowując, no, te studia i zainteresowania miały to wpływ na to, gdzie teraz w tym momencie się znajduje, ale czy teraz ma to jakieś przełożenie? Myślę, że niekoniecznie. Myślę, że już teraz ta praktyka i doświadczenie biorą górę nad wykształceniem i tym, co się dzieje. Słuchaj, tak myślę sobie, że 6 lat temu w ogóle edukacja w Polsce nie oferowała zbyt wiele, jeżeli chodzi o e-commerce. Teraz też bym nie powiedział, że jest jakoś wybitnie dobrze, ale na pewno jest jakaś zmiana, na pewno uczelnie zaczęły myśleć o tym, żeby kształcić przyszłych menadżerów e-commerce'u i dyrektorów. Natomiast nie zapytam, co byś zrobił wtedy, ale gdybyś dzisiaj, biorąc pod uwagę ofertę na rynku, która pozwala jednak kształcić się w kierunku e-commerce'u, marketingu i ogólnie digitalu, to gdybyś dzisiaj miał podejmować jeszcze raz decyzję o wyborze kierunku studiów, czy w ogóle nabywaniu wykształcenia, to myślisz, że warto by było iść w kierunku studiów e-commerce'owych, czy jakichś kursów e-commerce'owych, czy raczej ma to znaczenie wtórne i ta praktyka rzeczywiście da dużo więcej niż, nie wiem, rok, dwa lata spędzone na uczelni? Wiesz co, ten taki background teoretyczny na pewno jest istotny, szczególnie na początkowym etapie kariery, więc na pewno rozważyłbym pójście na takie studia, jeśli w ogóle w tamtym okresie myślałbym o tym, że moja kariera może się potoczyć w tym kierunku
i w tej branży e-commerce'owej. Docelowo jednak myślę, że no, doświadczenie e-commerce'owe daje dużo więcej, a ta praktyka teoretyczna to jest coś, co ja na przykład musiałem nabyć na różnych kursach, szkoleniach, jako taki samodzielne nauczanie. Teraz jest troszkę prościej, bo ktoś idąc na takie studia może tą wiedzę posiąść podczas po prostu wykładów. I to jest ta przewaga. Piotrek, zaczynaliśmy tą historię o tobie od pytania, co powoduje, że jeździsz 70 km do pracy i co jest tym driverem. I myślę, że dobrą klamrą będzie znowu powrót do tego, kim ty jesteś na co dzień i jaki to ma związek z twoją pracą. No bo już tutaj padło, jesteś sportowcem i to sportowcem w kategorii sportów dla wielu ludzi ekstremalnych, bo z doświadczenia wiem, że ludzie na maraton mówią życiowa przygoda, a wiem doskonale, że ty na maraton mówisz trening, bo ja też tak mam. Jesteś kierownikiem sklepu sportowego i to się łączy. I zastanawia mnie, co było pierwsze? Czy zaczęło się od takiej pasji do sportu, czy bardziej sklep ją pobudził, czy też wzmocnił? No i takie drugie pytanie, czy gdybyś dzisiaj, nie wiem, miał wybrać sklep, strzelam z jakąś tam sprzętem RTV, to robiłoby ci to jakąkolwiek różnicę? Wiesz co, to jest... Zaczynając od tego pierwszego pytania, ale to jest w ogóle dość taka zabawna historia, bo chyba się nie da określić tego, co było pierwsze. To ja wspominałem na początku, że ja tam swoje czasy licealne przepankowałem, to znaczy, że moją główną aktywnością fizyczną to było takie niezbyt rytmiczne pogo pod sceną. Byłem też jednym z tych tak nastolatków, które unikały zajęć wychowania fizycznego jak ognia, szczególnie jak próbowano mnie nauczyć dwutaktu i grania w koszykówkę. A jak wiesz, mam 1,60 m wzrostu, także powiem, że nie miałem dużych szans do popisu. Ogólnie to poskutkowało tym, że przez całe liceum byłem jednym z tych, którzy permanentnie przynosili zwolnienia z zajęć i od sportu byłem jak najdalej. Ale zawsze lubiłem wycieczki górskie, spędzanie czasu w chatkach studenckich, na bazach namiotowych, tam ogólnie szeroko pojętą turystykę. Zresztą wiesz, moja mama była dyrektorką Domu Kultury, w związku z tym ja byłem zobowiązany, żeby jeździć na wszystkie wycieczki organizowane przez GDK, z tego względu, że ona po prostu nie miała ze mną co zrobić, no nie? I tak też zaszczepiła we mnie tego bakcyla do podróży. Wiesz, no i tak wspominam, ciągnęło mnie w górę i może dlatego też przeprowadziłem się w trakcie studiów do Bielska Białej, no nie, żeby mieć bliżej. I tam rozpocząłem pracę w sklepie internetowym outdoor.pl, czyli taki typowo ze sprzętem turystycznym, to było te 13 lat temu. I tak się jakoś dziwnym trafem zdarzyło, że niedługo po tym zacząłem chodzić do pracy o kijkach. Zacząłem uprawiać Nordic Walking, to była pierwsza forma aktywności te 13 lat temu, jaką uprawiałem. Niektórzy do teraz się z tego śmieją. Bo budziłem pół Bielska o 6 rano rytmicznym stukaniem obrug, jak szedłem do pracy, no nie? No potem się zaczęło bieganie i tak to się toczy do dzisiaj. I jasne, że ja się pewnie czuję w tym asortymencie sportowym, tej jego sezonowości, w tym czym on jest i co sprawia, że klient pożąda akurat takiego, a nie innego towaru, jakie są jego potrzeby. I zasadniczo cieszę się z tego, że mogę handlować tego typu asortymentem. Niemniej miałem wpływ na niemal kilkanaście innych projektów z całkowicie innych branż. Jestem w zasadzie pewien, że jestem sobie w stanie poradzić z asortymentem, nie wiem, home i deco, z bielizną ciążową, sektorem FMCG czy ubezpieczeniami. Piotrek, no to myślę, że możemy teraz przejść do samego marty z sportu, czyli twojego oczka w głowie i porozmawiamy trochę o tym sklepie, o tym biznesie, o tym, co dzieje się też w ogóle na rynku, bo czasy mamy ciekawe i dość specyficzne. Zacznijmy może od samego rynku sportowego, czy też branży sportowej. Mam wrażenie, że jest to obszar bardzo konkurencyjny, bardzo dobrze pozastawiany dużymi graczami, którzy no mają argumenty i parę kart i asów w rękawie. Zastanawiamy, co wy robicie, żeby zwiększać cały czas ten swój udział w rynku.
Wiesz co, no tak naprawdę dla nas taką szeroką konkurencją jest praktycznie cała branża fashion, nie tylko sport, no bo my też sprzedajemy mnóstwo butów, odzieży, mamy ten koncept Fitanu, który też jest bardziej nastawiony na takie typowe fashion, no nie? Warto zauważyć, że też pojawiają się nowi gracze, tacy dość mocno ekspansywni, i to i w Polsce, i w innych krajach, w których jesteśmy obecni, i którzy też przeprowadzają takie szybkie ekspansje na różne rynki europejskie, podobnie jak my, i mieszają, wiesz, w tym magicznym kociołku tego rynku sportowego. Także na pewno nie możemy narzekać na nudę. Z drugiej strony to też dobrze, bo budzą wśród ludzi takie potrzeby, które również my jesteśmy w stanie gdzieś tam zaspokoić. A konkurencja tylko jest takim motorem zmiany i napędza nas do jeszcze lepszej pracy i jeszcze lepszego działania. Mamy tą przewagę, że jako sieć sklepów Martez jesteśmy, wiesz, na terenie całej Polski rozpoznawalnym brandem, i to jest na pewno nasza przewaga konkurencyjna. Dzięki temu staramy się być blisko naszych klientów i dostarczać im naprawdę dobry towar w niezłej cenie. W średniej wielkości tych miejscowościach jesteśmy pierwszym wyborem, więc jeśli ktoś ma potrzebę zakupu produktu z branży sportowej, powinien udać się do nas. I ta bliskość tych sklepów stacjonarnych to jest także pośredni atut dla nas, dla e-commerce'u. Dlaczego? No bo klient może wygodnie odebrać z niego swoje zamówienie, a zamówienia z odbiorem w sklepie stacjonarnych stanowią prawie 40% wszystkich naszych wysyłek. Może wygodnie zwrócić towar zamówiony, może złożyć reklamację, czy może odebrać już złożony i gotowy do jazdy rower albo ustawione narty zjazdowe pod siebie. To są niewątpliwe atuty tego, że jesteśmy tak szeroko dostępni. My się staramy dbać o to, żeby te doświadczenia z naszym sklepem były jak najlepsze. Mamy też dość dynamiczną politykę cenową i promocyjną, i to sprawia, że przychodzą do nas, za każdym razem można znaleźć inne perełki, które są, wiesz, naprawdę w mega cenach, nie? Dużą rolę u nas też odgrywa taki aspekt marketingowy, bo my cały czas budujemy te swoje zasięgi organiczne, kampanie płatne w Google Adsach, Bingach, Facebookach, dywersyfikujemy źródła pozyskiwania ruchu. Tak wspominałem, u nas my pracujemy bardzo elastycznie i u nas bardzo szybko dużo rzeczy może się zmieniać. Staramy się, żeby te wszystkie nasze działania przynosiły jak największe korzyści, staramy się lojalizować klientów, mamy swój program klubowicza, mamy dedykowaną aplikację, wykorzystujemy, nie wiem, marketing automation do zwiększenia przychodów i do takiego ostatnio nośnego hasła customer lifetime value, żeby gdzieś ten klient u nas zostawał i ponawiał te swoje zakupy. Testujemy jakieś zaawansowane silniki wyszukiwarek w sklepach, żeby ten zagoniony klient, który na tym mobilu ma dosłownie sekundy na to, żeby znaleźć ten swój towar, mógł go łatwo znaleźć. Także te poprawki jakieś UX-owe też, głównie pod kątem mobila, to nasz szlub powszedni. Mamy specjalnie dedykowane osoby pod to w moim dziale. My jako e-commerce, wiesz, w ostatnich 2 latach zrobiliśmy taki ogromny skok technologiczny, organizacyjny, i to się w końcu zaczęło spinać taką dobrą klamrą tak naprawdę. Myślę trochę o was i to absolutnie nie jest zarzut, ale no, Martez jest takim trochę krążownikiem, to znaczy z jednej strony może trochę wolniej skręca, ale tam, gdzie mały statek się rozbije, to po prostu przepłynie i nawet nie zauważy, że coś się wydarzyło. To jest duża przewaga dzisiaj, no bo mając te wszystkie salony, o których mówiłeś, bardzo duże budżety, no to macie czym grać. Zastanawiam się, czy gdybyście byli mniejszym graczem, albo gdyby faktycznie ktoś się pojawiał z nowym sklepem internetowym ze sprzętem sportowym, to myślisz, że tam jest jeszcze miejsce dla nowych graczy, czy to już jest taka raczej walka między dużymi i czeka nas konsolidacja, i ci mniejsi to już raczej powinni sobie szukać innych zajęć? Wiesz co, ja myślę, że jeśli chodzi o takie nisze w tej branży sportowej, no niestety czasy mamy takie, jakie mamy, i ci więksi gracze będą zagarniać większą część rynku. Ale dla mniejszych graczy jest miejsce, moim zdaniem, jeśli chodzi o sklepy specjalistyczne sportowe. Jakimś, nie wiem, ze sprzętem spinaczkowym do uprawiania turystyki wysokogórskiej. Coś, czego my, jak sam wspomniałem, jaki wielki krążownik albo, nie wiem, lodołamacz, nie będziemy w stanie po prostu zapewnić takiego poziomu eksperckiej wiedzy i takich produktów, które są
potrzebne stricte pod dokonywanie no, jakichś wypraw wysokogórskich, etc. na przykład. Mówimy trochę o tych czasach, to trochę nam miny pospadały, te dobre i zastanawiam się, jaka jest twoja perspektywa w ogóle na te, tak ładnie powiedziane, nadchodzące czasy wygląda. Jak myślisz, że najbliższe lata będą wyglądały dla e-commerce'u? Oj, wiesz co, jak żyjemy w ciekawych czasach, jak sobie sami powiedzieliśmy, jak się oglądasz, wiesz, wieczorne wiadomości, to mógłbyś się pokusić, że są to już czasy ostateczne i już czeka nas tylko smutny koniec, ale miejmy nadzieję, że to nie nastąpi. Jeśli chodzi o naszą branżę, to my zauważamy, że klient bardzo dynamicznie się zmienia. Od tych czasów covidowych w zasadzie widać zwiększone zainteresowanie tą taką szeroko pojętą turystyką, aktywnościami na świeżym powietrzu. Mówisz, to ma związek z tym, że wszystko inne było pozamykane, a do lasu można było wejść prawie zawsze. Prawie zawsze, no właśnie. Prawie zawsze, bo nie zawsze. A wiesz, galopująca inflacja też sprawia, że ludzie szukają stosunkowo niedrogich form aktywności. Więc to taki szeroki rzesz, ta turystyka jest taką najprostszą formą, wyjście do lasu, nad jezioro, w górę, etc. Więc w tą stronę na pewno klient idzie. Z drugiej strony, patrząc sobie na takie sporty, jak na przykład narciarstwo, to ono staje się już taką elitarną dyscypliną zarezerwowaną w sumie dla pasjonatów z grubym portfelem. Nie wiem, można sobie pojechać do Szyrku, to już wiemy, że na długie zimowe sezony w Polsce to nie mamy za bardzo co liczyć. Jeżeli chcemy sobie fajnie pozjeżdżać, to trzeba się udać w Alpy, a tam skipas to kosztuje tyle, co rower w Martesporcie. No nie, kilka lat temu w ogóle nie wiedzieliśmy, czym są supy, teraz sprzedajemy i handel się kręci i na supach pływają w sezonie tysiące ludzi u nas po różnych jeziorach. I są ta słaba koniunktura i te wysokie koszty prowadzenia działalności, tak sobie powiedzieliśmy, sprawiają, że te większe podmioty zaczynają te mniejsze wypierać, no nie? I ta kwestia specjalistycznych sklepów jest czymś, czym możemy jeszcze, te mniejsze sklepy są w stanie wygrać z tymi dużymi graczami. Czy ta druga część twojego pytania, jeśli chodzi o ogólnie to, co się dzieje w e-commerce, no to już zeszły rok pokazał, że było tam pewne ochłodzenie i następuje taka weryfikacja tych ponadnormatywnych wzrostów z czasów COVID-u i gdzieś to się strukturalizuje. I myślę, że dla wielu biznesów ten 2023 rok, który się nam zaczął, płynie pod takim kątem analizy i optymalizacji kosztów i założeń. Zresztą to już widać, bo już, nie wiem, Zalando na przykład zwalnia, widać co się stało z Shopee. Shopee w ogóle pokazało, że handel internetowy w Polsce nie jest taki święty graal, który przynosi szczęście i bogactwo i trzeba coś więcej niż agresywny marketing, żeby to zadziałało. E-commerce na pewno będzie już w dalszym ciągu. Nieco spowolni, bo to jest ten taki etap weryfikacji, no nie? To, co ja myślę, że jest taką dużą przewagą e-commerce w stosunku do takiego standardowego retailu, to jest możliwość szczegółowej analizy zachowań klientów oraz znaczenia tych narzędzi marketingowych, nie tylko marketingu, narzędzi technologicznych w zasadzie, które mogą wspomagać i pozyskanie klienta, i sprzedaż, i lojalizację. To wszystko, o co w tradycyjnym retailu jest bardzo trudno. Takie duże wyzwania, które stoją przed całą branżą, to pierwszym jest na pewno ta niefortunna zmiana Google, czy niefortunna to nie wiem, ale zmiana Google Universal na GA4, która spędza sens powiek teraz w większości graczy dużych i małych. Myślę, że ważnymi takimi wektorami dla nas, dla e-commerce'u będzie też zabezpieczenie danych osobowych, bo to jest też coś, na co klienci zaczynają zwracać szczególną uwagę i zabezpieczenie tych danych będzie absolutnie kluczowe. I taką kolejną rzeczą, i to jest, która jest bardzo ważna, to będzie temat zrównoważonego rozwoju. Bo wydaje mi się, że coraz więcej klientów zauważa, jak duży wpływ środowiskowy mają zakupy internetowe, chociażby pod kątem pakowania, pod kątem logistyki, przesyłek zwrotnych i tak dalej. I klienci będą zwracać też przez to uwagę na to, żeby wybierać te miejsca, które mogą mieć możliwie jak najmniejszy wpływ na środowisko, ewentualnie konsolidować też swoje zamówienia.
I ja tak z ciekawostek to mogę powiedzieć, że posadziłem dla każdego pracownika działu e-commerce w ramach premii rocznej po jednym drzewku. O proszę, no to słuchaj, no to to jest szczytne. Szczytne, ciekawe i nietuzinkowe. Na przełomie stycznia i lutego zmieniliśmy również politykę naszych zwrotów. To taka ciekawostka. Dzięki temu, że udało nam się doprowadzić do całkowitej braku druku, to aktualnie oszczędzamy około miesięcznie, policzyłem to ostatnio, 50 rys papieru, który był poświęcany na druk miesięcznie, na formularze, archiwizację i tak dalej. Także to są nie dość, że zmniejszamy tak by negatywny wpływ na środowisko, to także realnie zmniejszamy koszty działania całego biznesu. No super, słuchaj, to są w ogóle myślę, że ważne rzeczy i fajnie, że ta świadomość jest coraz większa i że sklepy jakoś na to reagują i próbują wdrażać takie strategie, które pomagają trochę dbać bardziej o to środowisko. Zastanawiam się jeszcze temat takiej korekty rynkowej. Czy on już się w branży sportowej zakończył? Bo był taki okres, no mówimy już o czasach zamierzchłych powoli, bo tych pandemicznych, ale był taki okres, że wszyscy się obkupowali właśnie w takie sprzęty typowo outdoorowe. Tam był boom na rowery, na kije, na jakieś sprzęty do biegania i tak dalej, no ale to są rzeczy, których się nie wymienia co 2 miesiące, więc jak się już wszyscy obkupili, to ci, którzy mieli na magazynie, to mieli super, ci, co nie mieli, no to przegapili koniunkturę. Natomiast był później taki okres zniżkowy, no bo wszyscy już to po prostu mieli. I pytanie brzmi, czy dzisiaj dalej jeszcze jest to takie wszystko falowe, czy to się już powoli rzeczywiście normuje i ta sprzedaż wraca do takiej, powiedzmy sobie, statystycznej normy sezonowości i popyt gdzieś tam nadąża za podażą i odwrotnie. Wiesz co, to myślę, że względnie jest już unormowane, a tak wspominałeś, że wszyscy na potęgę kupowali różne przedmioty i to jest teraz tak, że ktoś w czasie covidowym kupił sobie rower za 1500 zł, bo uznał, że może jazda na rowerze jest fajna, to po tych 2 latach wraca, żeby kupić lepszy rower, bo złapał zajawkę na przykład. No nie? Okay. To tak jakby się nie kończy. Na pewno widać pewne spadki po otwarciu siłowni na nowo, no bo jeśli chodzi na przykład sprzęt ciężki, to ten ktoś, kto kupił sobie atlas, bieżnię czy nie wiem, ergometry, no to nie będzie tego wymieniał, ewentualnie pójdzie na siłownię, bo jest znowu otwarte, a część osób kupowała do domu dlatego, że nie mogła po prostu wyjść do klubu, no nie? Ale zasadniczo większa część już nadąża, tak jak sam wspomniałeś, popyt za podaż. Porozmawiamy, słuchaj, jeszcze o crossborderze, bo to jest taki temat, który, tak jak ty mówisz, że e-commerce jest takim świętym graalem, że to wszystko zawsze musi wyjść, tak i Shopee to zweryfikował, że jednak może niekoniecznie, tak crossborder to jest taki właśnie święty graal dla wielu sklepów internetowych. Wszyscy myślimy, że no na zachodzie i w ogóle poza Polską jest trochę łatwiej, są kursy walut najczęściej korzystne i ta konkurencja jest mniejsza i my jesteśmy w ogóle przed wszystkimi, więc no jakby tak rozepchać się poza granicę, to na pewno będzie łatwiej. Wy przeszliście tą drogę, jesteście obecni już na kilku rynkach i czy mógłbyś opowiedzieć, może zweryfikować ten mit, czy to faktycznie jest takie wszystko łatwe, proste i usłane różami? No ty już dałeś spoiler, że ten sklep, ten twój pierwszy, no to nie był jakiś gigantyczny sukces, więc może trochę rozszerzmy ten temat na całą drogę Marty Sportu do takiej sprzedaży międzynarodowej. O, wiesz co, to jest taki temat rzeka, można powiedzieć, i można było o tym rozprawiać godzinami. Tak jak wspominałem, my aktualnie sprzedajemy na 4 rynkach zagranicznych i jesteśmy tam obecni z 2 konceptami. I sprzedaż nasza marytesowa zagraniczna odpowiada już za około 25% całościowej sprzedaży w e-commerce, czyli zdecydowanie wyżej niż gdzieś tam wynosi średnia. Tak wspominałem, tym pierwszym rynkiem zagranicznym dla nas były Czechy, a potem kolejny była Rumunia. To było związane z tym, że my tam mieliśmy swoje sklepy stacjonarne, a w związku z tym mieliśmy wsparcie ze strony native'ów, pracowników po prostu naszych sklepów. No aktualnie te kolejne rynki, które gdzieś tam rozwijamy, są już powiedzmy bez tego przydatnego zaplecza, no bo na Słowacji już nikogo nie mamy, na Węgrzech też nie, oprócz takiego supportu klientowskiego.
tym takim dużym wyzwaniem, które stoi przed w ogóle wyjściem, takim cross-border, to jest próg wejścia, no bo trzeba zainwestować swoje, żeby gdzieś liczyć na wzrost tej inwestycji. Sama produkcja wersji językowej, odpowiednie tłumaczenia regulaminów, tematy prawne, to jest tylko taki wierzchołek góry lodowej, bo gdy się dochodzi do tematów logistyki, wysyłek i zwrotów, tej właśnie obsługi klienta, obsługi transakcji, płatności zwrotnych, czy marketingu na poszczególnych rynkach, które różni się od siebie, no to wtedy już zaczynają się takie konkretne schody. No i trzeba się nastawić, że dopiero jak osiągniemy odpowiedni gdzieś tam wolumen sprzedaży, to możemy liczyć na to uzyskanie tego progu rentowności zwykle od kilku do kilkunastu miesięcy. My już mamy pewne doświadczenie w tym wychodzeniu poza granicę i w zeszłym roku udało nam się, pokusiliśmy się o uruchomieniu nie trzech wersji zagranicznych Fitanu w jednym czasie i udało nam się, i to mogę sobie poczytać za spory sukces, bo wszystkie te sklepy zagraniczne teraz dość mocno sprzedają. Ale no, nie obyło się bez różnych zaskoczeń. Na przykład, nie wiem, dla klientów z rynku rumuńskiego musieliśmy edytować pola w naszym checkoucie, bo oni nie byli w stanie poprawnie wpisywać swoich kodów pocztowych, najczęściej wpisywali 00000 i część paczek wracała do nas jako paczki nieodebrane, a to był, wiadomo, dla nas koszt i w jedną stronę, i w drugą stronę, coś, co pochłaniało duże zasoby u nas. W Czechach zaczęliśmy osiągać dużo lepsze wyniki, gdy pojawiły się pozytywne opinie o nas na Heuerce i gdy uruchomiliśmy odbiory osobiste w punktach zasilkowna, zamiast wyłącznie kuriera. Ale to jest też tak, że tym cross-borderem te problemy to się nie kończą tak naprawdę. Aktualnie borykamy się na przykład z interpretacją dyrektywy Omnibus, bo rumuńskie organy państwowe interpretują ją inaczej niż polskie i prawdopodobnie będzie się to wiązało z różnicami w wyświetlaniu cen na poszczególnych rynkach i w kolejnych wersjach językowych. Ta ekspansja zagraniczna zasadniczo sprawiła też, że w ramach całej organizacji, w całym IT-sporcie musiały zajść pewne zmiany, no bo przykładowo kampanie promocyjne muszą być przygotowywane z większym wyprzedzeniem, no bo trzeba zabezpieczyć nie tylko towar, ale również tłumaczenia do materiałów graficznych, ceny na poszczególne rynki i tak dalej. Na przykładzie takiego najlepiej rozwiniętego naszego sklepu zagranicznego, a jest to Fitanu CZ, czeska wersja Fitanu, to tutaj też wyraźnie widać, że na przykład no niby niedaleko, ale ten czeski klient poszukuje całkiem innego asortymentu niż polski i trzeba też mu go zapewnić. I to i pod względem marek, i chociażby nawet kolorystyki, niż jesteśmy my przyzwyczajeni na naszym rodzimym rynku. Wyzwań jest sporo, próg wejścia jest wysoki, ale zasadniczo, szczerze mówiąc, mi przynajmniej ta sprzedaż zagraniczna sprawia mnóstwo satysfakcji. A słuchaj, bo tak zaciekawiło mnie to, że ten klient czeski poszukuje czegoś zupełnie innego. Mógłbyś dać jakiś taki przykład, który by to obrazował? Mówiłeś coś o innych markach, o innych kolorach. Niedaleko patrząc, bo ja aktualnie nadaję z Skypacza bardzo blisko granicy z Czechami, ale Czesi są narodem, który jest bardziej aktywny fizycznie niż Polacy. W związku z tym tam poszukiwany jest mniej towaru jest poszukiwanego takiego basicowego, no bo oni są bardziej świadomymi klientami, tak trzeba sobie wyraźnie powiedzieć. Dwa, to, że Polska jest uchodzi za kraj smutny, pełen szarości, czerni i biorąc to pewnie wszyscy wiemy. W Czechach, jeśli ktoś wychodzi w góry, to lubi ubrać się, nie wiem, w pomarańczową kurtkę i zielone spodnie. Nie wiem, czy kojarzysz, pewnie jeśli chodziłeś po górach w Czechach, to są tam takie bardzo popularne spodnie, mówi się na nie kostkacze. To są takie spodnie w kratkę, w której połowa Czechów chodzi po górach. Także już nawet po tym można zobaczyć, jak różny asortyment jest potrzebny dla tamtego rynku. No nie wiem, też na przykład warto wspomnieć o tym, że tam sportem narodowym jest hokej, więc warto zapewnić, nie wiem, kije hokejowe, ochraniacze, etc. Unihokej, czyli to, co u nas się gra chyba tylko w szkołach podstawowych, no nie? Tak, potwierdzam. A tam to jest po prostu sport, w który grałem całe rodziny. Jak dużo czasu wam zajęło osiągnięcie tych 25% udziału sprzedaży zagranicznej do całości? Wiesz co, można powiedzieć, że to jest około perspektywa półtora roku, ale tutaj też dużą rolę odgrywało to, że my
tą ekspansję prowadziliśmy dość agresywnie na wiele rynków jednocześnie, więc to tak by bardzo szybko szło do przodu, no nie? Okej, okay, no nie jest to sukces przez jedną noc. Myślę, że tyle wystarczy. Ostatnia rzecz, o której bym chciał z tobą porozmawiać, to kwestia waszego, nie wiem, czy nazwać to drugą nogą biznesową. Pewnie zaraz mi to powiesz, bo też o to zapytam. Bo wy jesteście jednocześnie resellerem, ale też jesteście producentem. I może zanim pójdziemy dalej, to może faktycznie jak z tą drugą nogą jest. To jest jakiś taki dodatek do biznesu, ważna część waszego biznesu, wiodący biznes, ta część taka związana z produkcją marek własnych. Wiesz co, Marku, to jest, tak jak wspominałem, my tych marek własnych mamy kilkanaście i zasadniczo ich rola w rozwoju całej grupy kapitałowej jest dla nas absolutnie kluczowa. Te marki prężnie się rozwijają, korzystają z topowych materiałów, możesz kupić, nie wiem, Polary Elbrusa na przykład na Polarteku i jakościowo to wcale nie odstaje od tych największych światowych brandów, które również gdzieś tam mamy w naszym portfolio. Równocześnie dla klientów są często bardziej atrakcyjne i pod kątem ceny, i pod kątem dostępności. Jest to też o marka Fitanu, która ma być tym najwyższym segmentem, o którym wspominałem gdzieś tam na początku naszej rozmowy. Także jak najbardziej jest to kluczowa wartość dla naszego biznesu, a tak całkiem szczerze, to mnie osobiście niezwykle cieszy, jak wiesz, spaceruję gdzieś po plaży i widzę osoby, które są ubrane, nie wiem, w bluzę iguany, albo idę w góry i widzę uśmiechniętych ludzi z kijami z Elbrusa, no nie? To są, wiesz, są takie obrazki, które gdzieś tam dają poczucie misji, takie chęci tworzenia czegoś, co ludziom pomaga, wiesz, wartościowo spędzać czas, więc oprócz tej wartości takiej typowo biznesowej, daje też nam takie poczucie misji i robienia czegoś fajnego. A czym to się różni, jeżeli chodzi o sprzedaż? Bo wiesz, zastanawia mnie w ogóle cały ten taki aspekt jednocześnie bycia multibrandem i bycia producentem i jeszcze, wiesz, te takie kwestie, nazwijmy to polityczne, no bo z jednej strony jesteście dystrybutorem znanych marek, ale te znane marki wiedzą, że na waszym sklepie konkurują z waszymi markami, co wyobrażam sobie, że wymaga pewnego balansowania pomiędzy zbytnią promocją marek własnych, żeby zadowolić producentów, którzy wam dają swój towar, ale jednocześnie no jednak eksponowania tych marek własnych, no skoro są ważnym elementem waszej strategii. I zastanawiam się, jak to wygląda w praktyce, takie znalezienie tego złotego środka. Wiesz, z tymi markami własnymi to jest tak, że ponieważ są nasze, to nikt z dnia na dzień nam nie powie, że o, nie będzie towaru, bo nie chcemy na przykład z wami współpracować, więc to nam też daje taką pewność tak naprawdę tego, że my będziemy mieli co temu klientowi zaoferować. Możemy też tworzyć produkty, w które my wierzymy. I to jest też przewaga, że nie kupujemy tylko czegoś, co jest gotowe, ale uczestniczymy w tym procesie od samego początku. I jeśli chodzi o całą tą strategię właśnie, o której wspominałeś, czyli tych marek własnych, marek dystrybuowanych i marek, powiedzmy sobie, zewnętrznych, no to nie ma się tutaj co oszukiwać, że my nam najbardziej zależy na tych naszych markach, bo to nam daje realną wartość dodaną i to bezpieczeństwo, o którym mówiłem. Okej, okay, a wy sprzedaż prowadzicie tych marek własnych tylko do klienta docelowego, czy też budujecie sobie sieć dystrybucji? Nie, my mamy dość mocno rozwinięty cały segment B2B i dostarczamy na praktycznie wszystkie rynki europejskie. Czyli jesteście producentem z dystrybucją, producentem, który sprzedaje w modelu direct to consumer i jeszcze multibrandem. I jeszcze się w tym odnajdujecie. No to jest duży, duży wyczyn, słuchaj, wiesz, dlatego ja o to tak dopytuję, dlatego że no, teraz mamy akurat taki trend, że producenci idą do klienta docelowego, no z przyczyn oczywistych, to jest skrócenie łańcucha, mniej dzielenia się marżą i wszystkie te inne rzeczy. Natomiast znowu zaczynamy tutaj balansować pomiędzy tym, jak tu dotrzeć do klienta docelowego i nie zarżnąć sobie dystrybucji, a to jest dopiero bez marek zewnętrznych, które ty masz jako dystrybutor i wy jeszcze musicie do tego całego tortu dorzucić i całej układanki dorzucić zewnętrzne marki, co znowu jeszcze bardziej komplikuje tą sprawę, no bo mając na przykład stronę główną,
i główny baner, który no, jest jeden, no to musisz podjąć decyzję tak naprawdę, czy to będzie baner, w którym jest wasza kurtka, czy kurtka waszego najlepszego producenta, najlepiej rotującego, takiego, z którym macie najlepsze relacje, czy no, podzielanie tego jakoś na pół, żeby wszyscy byli zadowoleni. Ale rozumiem, że da się to zrobić. Znaczy tak, Majku, to jest tak, że nie ma złotego środka i nigdy nie jest tak, że zawsze wszystkie strony tego biznesu są zadowolone, ale staramy się znajdować nić porozumienia między sobą tak, żeby ten ogólny cel biznesowy grupy kapitałowej szedł do przodu. O, może tak. Okej, rozumiem. Dobra. Piotrek, to na koniec. Z czego jesteś najbardziej dumny? Może to być twoja praca, może to być rozwój marki, może to być te 6 lat, które poświęciliście razem na rozpychanie się po rynku. I czy jest jakaś taka twoja ulubiona porażka, którą byś się podzielił? Wiesz co, o tej ulubionej porażce to już nawet kilkakrotnie tutaj wspominałem, o tej wersji sklepu czeskiego. To tak sobie to poczytuję, że to ja byłem głównym udziałowcem tego. Jeśli chodzi o zeszły rok, to pewnie nie udało nam się na takim poziomie, na którym chcieliśmy, rozpocząć sprzedaży na marketplace Empik. To tak dodając jeszcze coś, ale z czego jestem najbardziej dumny? No, dumny jestem z mojego zespołu, który, wiesz, z pasją realizuje założenia i to się realnie przekłada na wyniki i to widać, nie? I to, że w zespole jest takie cały czas mocne nastawienie na ten rozwój i na wzajemne wsparcie i przekraczanie granic, które gdzieś sobie każdy w głowie momentami ustawia. I ja wiem, że jest jeszcze dużo do zrobienia, ale te kroki milowe, które zrobiliśmy w ostatnim czasie, są mocno widoczne i myślę, że to jest taki nasz wspólny e-commerce'owy powód do dumy. Czy w temacie naszej rozmowy albo może tego, jak ty się rozwijałeś, są jakieś dodatkowe materiały, to mogą być książki, audiobooki, kursy, wideo, cokolwiek. Czy jest coś, co poleciłbyś naszym słuchaczom, którzy chcieliby pójść w twoim kierunku albo w kierunku Marty Sportu i lepiej się rozwijać? Czy wiesz co, no nic nie zastąpi praktyki, a przede wszystkim tej chęci do rozwoju i zaangażowania i takiego pozytywnego myślenia, ale chyba w sumie byłoby najlepiej, gdybym powiedział, że najbardziej to polecam twój podcast, no nie? Ojej, dziękuję. Wiesz co, tak jeszcze nie wytnę tego. Pozwolę sobie tego nie wyciąć. Okej. Niezależnie, a teraz może trochę obrazobójczo na koniec, ale wszystkim osobom, które gdzieś tam zajmują się szeroko pojętym retailem, to poleciłbym książki No Logo, Naomi Klein, Revolte, Eyala Nadawa i też bardzo fajną książkę Wiek Paradoksów Natalii Hatalskiej. To takie trzy podejścia, które gdzieś właśnie mogą pokazać troszkę taką szerszą perspektywę na sprzedaż, na handel i na ogólnie to, co się dzieje na świecie. Super, wszystkie te pozycje podlinkujemy, żeby słuchacze wyszli z tej rozmowy jeszcze mądrzejsi. A dla ciebie, Piotrek, mam ostatnie pytanie z serii inspiracyjnej, pytanie, które zadaję wszystkim gościom. Gdybyś miał zostawić naszych słuchaczy z taką jedną myślą, apelem, hasłem, czyli taką jedną rzeczą, którą chciałby, żeby każdy zapamiętał po naszej rozmowie, to co by to było? Ojej, gdybym nie miał wady wymowy, no nie, to pewnie bym powiedział, że e-commerce to nie są ryki z kremem. Ale jakoś tego nie powiem. Nie wiem, chciałbym chyba zostawić wszystkich z myślą, że większość barier jest tylko w naszej głowie, a jeżeli się coś wierzy i w coś się kocha, to coś się po prostu nie może nie udać. Super. Piotrek, dziękuję za twoją wiedzę. Dzięki za naszą rozmowę. Trzymaj się. Powodzenia na biegu i do usłyszenia następnym razem. Dzięki, Majku. Dziękuję za wysłuchanie. Wszystkiego dobrego. Mam nadzieję, że wyciągniesz z tej rozmowy wiele inspiracji, które pomogą ci w codziennych wyzwaniach. Zanim sobie pójdziesz, standardowa moja prośba. Jeżeli uznałeś ten odcinek za wartościowy, podziel się linkiem do strony marek.pl chociaż z jedną osobą, która według ciebie potrzebuje tej wiedzy. Pomożesz jej i mi, na pewno będziemy ci bardzo wdzięczni. Pamiętaj też o tym, że warto śledzić mnie w social mediach, masz do wyboru Facebooka, Instagram i LinkedIn, zarówno konta prywatne, jak i fanpage'e. Wybierz cokolwiek jest ci wygodne, mi jest obojętne, ale myślę, że warto, bo dzięki temu będziemy w kontakcie, a ty będziesz na bieżąco. Dzisiaj to już wszystko, dzięki, że wpadłeś, do usłyszenia następnym razem. We'll be right back.